Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres ubezpieczenia. Najkorzystniejszą opcją będzie ubezpieczenie w formule all-risk, czyli ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń, które mogą się w mieszkaniu bądź domu przydarzyć. Możemy się ubezpieczyć od wszelkich zdarzeń i w tej formule all-risk to w zasadzie nie ma zamkniętego katalogu zdarzeń. Może to być zarówno zalanie, może to być pożar, może to być kradzież z włamaniem. Warto również zwrócić uwagę na takie smaczki, które pojawiają się w niektórych ubezpieczeniach, jak na przykład szkody użytkowe, porysowania, pogryzienia, poplamienia na przykład mebli w mieszkaniu przez samego ubezpieczonego, osoby bliskie bądź zwierzęta domowe, które posiada. W niektórych polisach możemy ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych przez dziecko bądź przez psa. I z jednej strony może to być szerokie OC, odpowiedzialność cywilna, za szkody wyrządzone osobom trzecim, czyli na przykład sąsiadowi, ale pojawiają się również ubezpieczenia, które obejmują ochroną szkody wyrządzone przez dzieciaki bądź zwierzęta w domu. Jeżeli ktoś ma wiele nieruchomości, to również ciekawym rozwiązaniem może być tak zwana multipolisa, czyli ubezpieczenie wielu nieruchomości na jednej polisie, po to, aby ułatwić sobie zarządzanie nieruchomościami, również płatnościami.